Bardzo cieszę się, że już po raz trzeci mogę spotkać się z Państwem tutaj w Łodzi i że tyle osób przyszło pomimo deszczu. Cóż, deszcz jest jednym z symboli Ducha Świętego, więc mamy właściwy symbol we właściwym czasie. Mam tylko nadzieję, że ta senna atmosfera nie uśpi słuchaczy, ale zawsze będzie też można powiedzieć, że to rodzaj spoczynku w duchu, więc zawsze będzie jakiś wykręt. Moi drodzy, jeżeli my dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jak rozpoznać, czy ktoś jest chrześcijaninem, co byśmy odpowiedzieli? Czy umie się przeżegnać? Czy zna sześć prawd wiary? Czy chodził na religię? No przede wszystkim, czy został ochrzczony? Zażądalibyśmy metryki. A święty Paweł, pierwsi chrześcijanie, przyjęliby trochę inny sposób rozpoznania. Czy w tobie działa Duch Święty? Obecność Ducha Świętego jest tym, co dzieli nas, chrześcijan, odróżnia nas od reszty świata. Oczywiście, Duch też działa na niewierzących, też oddziałuje na grzeszników, ale szczególny sposób obecności i działania w chrześcijanach jest tym, co nas odróżnia od innych ludzi. I jest to rzecz bardzo ciekawa. Kiedy święty Paweł chciał przekonać Galatów, że przekazał im prawdziwą naukę, to zapytał ich, czy ducha otrzymaliście wtedy, gdy słuchaliście tamtych, czy wtedy, gdy słuchaliście mnie? Fakt, że otrzymali Ducha Świętego podczas nauczania ich przez Pawła, jest znakiem autentyczności jego misji. Ale zaraz na początku musimy sobie wyjaśnić kilka nieporozumień. Bo kiedy my dzisiaj słyszymy słowo duch, rzeczywistość duchowa, sprawy duchowe, wyobrażamy sobie coś ulotnego, mglistego, niejasnego. Tymczasem dla człowieka Biblii było dokładnie na odwrót. Słowo duch, ruach, oznaczało przede wszystkim gwałtowną energię, coś działającego z wielką mocą. Ruach hebrajskie, podobnie jak greckie pneuma, to przede wszystkim wiatr. Niektórzy nawet mówią, że samo słowo ruach to jest onomatopeja na określenie wiatru. Bo proszę powiedzieć ruach, a już Państwo odczują jakby powiew w ustach. Więc jest to gwałtowna moc. My często, jak przedstawiamy zesłanie Ducha Świętego, przyznam, że są to chyba obrazy, których najbardziej nie lubię. Wyobrażamy sobie, jak mdlejący gołąbek wstępuje na mdlejących apostołów. Tak to często wygląda. Tymczasem, co o nich później mówiono? Upili się młodym winem. Chyba ludzie, którzy zachowują się, jakby byli w stadium agonalnym, nie wyglądają, jakby się upili młodym winem. A tak ich przedstawiamy, nie wiadomo czemu. Podam dwa dowody biblijne, że rzeczywiście duch jest porywającą energią. Pierwszego dowodu niestety nie zobaczą Państwo w polskich tłumaczeniach. Bo chodzi o scenę, kiedy Pan Jezus odchodzi znad Jordanu po chrzcie Janowym. I my czytamy nabożnie, duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Gdybyśmy wzięli grecki oryginał, trzeba by przetłumaczyć, duch wyrzucił Jezusa na pustynię, wypchnął go. Działał na niego z taką mocą, która prowadziła go pewną drogą. Co więcej, również ten duch, którego my traktujemy jako coś ulotnego, mglistego, kiedy Filip ochrzcił Etiopa, duch pański porwał Filipa i Etiop więcej go nie widział. Moi drodzy, Paul Claudel jest autorem pewnej modlitwy do Ducha Świętego, którą wielu uznałoby za niepoważną, a ja ją bardzo lubię, bo uważam, że Claudel zrozumiał dużo więcej z ducha niż wiele pobożnych dusz. Ta modlitwa brzmi, nie przychodź zbyt gwałtownie, boję się przeciągów. On wiedział, z kim ma do czynienia, że ma do czynienia z porywającą mocą. Inna trudność, jaką napotykamy, gdy mówimy o Duchu Świętym, gdy zwłaszcza czytamy teksty biblijne, to o jakim duchu jest mowa? W przekładach biblijnych to bardzo wyraźnie widać w problemie dużej czy małej litery. Czy autor mówi w tym momencie o elemencie duchowym w człowieku? Czy mówi o Duchu Świętym? Jakby Państwo porównali różne przekłady, nawet różne wydania Biblii Tysiąclecia, zobaczycie, że to samo zdanie raz ma małe D, raz duże D.
Jeden tłumacz uznał, że chodzi tu o jakiś element duchowy, innym razem, że chodzi o samego Ducha Świętego. I trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć, bo starożytni nie stawiali małych i dużych liter. Pisali zawsze dużymi literami. Jaką mamy jeszcze inną trudność, gdy myślimy o Duchu Świętym? Jezusa sobie łatwo wyobrażamy. Mężczyzna z brodą, z dość długimi włosami. Próbujemy, choć nie powinniśmy, wyobrazić sobie jakoś Ojca, jako dostojnego starca z długą, siwą brodą. A co z Duchem Świętym? Jak nie gołąbek, który też jest wiadomo jakimś symbolem, to co? Ciekawe, że symbole Ducha najczęściej kojarzą się z pewną ogarniającą rzeczywistością. Duch to woda, ogień, wiatr. I rzeczywiście o Duchu nam trudno mówić jako o Nim samym, dlatego że my najczęściej widzimy działanie Ducha w człowieku, którego On ogarnia. Tak jak ta woda, ten ogień czy wiatr. Widzimy go po owocach. Mówi się nieraz, że jest najbardziej ukrytą osobą Boskiej Trójcy. On przejawia się przede wszystkim w tym, jak działa w ludziach. I teraz myślę, że nikogo nie zgorszę, nie zszokuję, gdy powiem fundamentalną prawdę dla tego, o czym musimy teraz mówić. Jaka jest największa różnica w rozumieniu Ducha Świętego pomiędzy Starym a Nowym Testamentem? Stary Testament nieraz mówi o Duchu Świętym, o Duchu Bożym, ale ma na myśli niemal wyłącznie moc Bożą udzieloną komuś. Bóg daje swojego Ducha, czyli uzdalnia człowieka do spełnienia jakiejś misji, obdarza go swoją szczególną mocą. Stary Testament jeszcze nie wie, że Duch jest osobą. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest jeden. Jak wytłumaczyć, że Duch jest osobą, skoro Bóg jest jeden? Pierwsi chrześcijanie będą potrzebowali trzech wieków, żeby dobrze nazwać prawdę o Boskiej Trójcy. Jak to jest, że my wierzymy w jednego Boga, a Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch jest Bogiem? Ktoś tak ładnie powiedział, że pierwsi chrześcijanie żyli zasadą: nie umiem tego nazwać, ale pokażę Ci, jak tym żyję. Oni potrafili żyć tą rzeczywistością. My dzisiaj potrafimy wszystko nazwać, natomiast trochę gorzej nam z życiem. Oni nie wiedzieli jeszcze, jak to określić, ale wiedzieli, że tak jest. I tę trudność z myśleniem, czy mówimy o Duchu, czy o elemencie duchowym, czy o wietrze, możemy znaleźć już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane, że Duch Pański unosił się nad wodami. Co to znaczy? Możemy to rozumieć, tak jak się często rozumie, że nad wodami zaczynała się pojawiać stwórcza moc Boża. Ale są tacy, którzy tłumaczą Ruach bardzo prosto. Nad wodami wiał silny wiatr. I to też jest możliwe. Że chodziłoby po prostu o gwałtowny wiatr jako jeszcze jeden element tego pierwotnego nieładu. I teraz jak Izrael wychodzi z Egiptu, Bóg udziela swojego ducha także artystom. Nie wiem, czy są tu jacyś artyści. Ale kiedy Pan Bóg chce, żeby powstał przybytek, miejsce Jego szczególnego zamieszkania pośród ludu, mówi tak: wybrałem Besaleela i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Ciekawy dar ducha. Dar ducha, który się wyraża nawet w zdolnościach artystycznych. Bo myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że są ludzie bardzo utalentowani, tak po ludzku, którzy mają wielki talent naturalny. Ale są tacy ludzie, i tu mam zwłaszcza na myśli twórców sztuki sakralnej, którzy może nie są aż tak wybitnie pod względem artystycznym, ale to, co tworzą, rzuca na kolana. Tu jest ta różnica, że jakby do tych zdolności naturalnych dochodzi pewna Boża nadbudowa. Bóg dał tym ludziom coś szczególnego.
Kiedy Mojżesz ma problem, że nie potrafi już radzić sobie z nadmiarem obowiązków, Bóg mówi do Mojżesza: wezmę ducha, który jest w tobie i dam go 70 starszym. Czyli to uzdolnienie, które otrzymał Mojżesz do kierowania ludem, otrzymają także starsi. Ale potem, gdy Izrael mieszka w ziemi obiecanej, nieraz się zdarzają problemy z najeźdźcami. Coraz to inny lud najeżdża na ich ziemię. I wtedy Bóg wzbudza sędziów i daje im swojego ducha, co znaczy uzdalnia tych bardzo prostych ludzi do dokonania nadzwyczajnych dzieł wyzwolenia. Gdybyśmy przeczytali uważnie Księgę Sędziów, warto zwrócić uwagę, jacy to są ludzie. Gedeona widzimy po prostu na klepisku, gdy prowadzi prace rolne. Jefte, żeby było ciekawie, jest rozbójnikiem. A uzdolnieni tą mocą Bożego Ducha dokonują rzeczy niezwykłych. Ale tak naprawdę ta wielka przygoda z Bożym Duchem zacznie się z trzema innymi grupami ludzi. Bo w przypadku sędziów, czy może też w przypadku Bezaleela, jest to uzdolnienie na pewien czas. Wybieram cię z tego ludu, żebyś spełnił misję, a gdy spełnisz misję, niejako wracasz do szeregu. Natomiast pojawiają się w Izraelu kapłani, prorocy i królowie. Trzy grupy, które otrzymają ducha na stałe, na całe życie. Jest mowa, że gdy Samuel namaścił Dawida, Duch Pański opanował Dawida. Otrzymują uzdolnienie do pełnienia swojej funkcji. I ciekawy jest przypadek proroków. Bo jeśli by Państwo przeczytali uważnie wszystkie księgi prorockie, ku naszemu zaskoczeniu wcale nie znajdziemy wiele tekstów sugerujących, że działają pod wpływem ducha. Są takie teksty, ale nie jest ich tak wiele. Co to znaczy? Że można działać pod wpływem ducha, ale nawet nie mówić o tym wprost. Na przykład Ezechiel tak mówi: owładnął Duch Pański i rzekł do mnie, mów, tak mówi Pan. Duch Pański owładnął prorokiem. I przede wszystkim prorocy zapowiadają, że kiedy nadejdą nowe czasy, czasy nowego przymierza, to będą to też czasy szczególnego działania ducha. Na czym ono będzie polegało? Ezechiel zapowiada: dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Co to oznacza? Izrael miał prawo spisane najpierw na kamiennych tablicach. Miał swoje prawa. I ktoś, kto chciał poznać wolę Boga, czytał ją z tych ksiąg. Natomiast Bóg mówi: chcę tchnąć w was ducha, żebyście poznawali moją wolę jakby od wewnątrz. On będzie was pouczał. On będzie w was działał. Możemy się dziwić, jak to jest możliwe. Ale tutaj bardzo dobrym przykładem, myślę, są święte dzieci. Jak myślimy na przykład o dzieciach z Fatimy, czy o innych przykładach tych malutkich istot, które wcale nie kończyły teologii, a nieraz ich proboszczowie byli zdumieni, skąd on to wie. Wewnętrzny pouczyciel kierował nimi od wewnątrz. Jeszcze nie zdążyli wygłuszyć w sobie jego głosu, jak to się niestety często dzieje potem, gdy wchodzimy w świat. Byli otwarci na to działanie. I właśnie wspomniany już prorok Ezechiel jest autorem niezwykle ważnego tekstu dla naszego tematu. Otóż Ezechiel działa w czasie, gdy Izrael jest na wygnaniu. Lata wygnania mijają. Izrael myślał, że zaraz radośnie wróci do domu, a tu wygnanie się dłuży. Wygląda na to, że nie skończy się nigdy. Oni myśleli, że wrócą zaraz, a tutaj kilkadziesiąt lat na wygnaniu. I zaczynają mówić: wyschły nasze kości. Nic z nas już nie będzie. I wtedy prorok ma niezwykłą wizję. Prorok widzi wielką dolinę pełną suchych kości.
Bóg stawia go nad tą doliną i zadaje mu dość niewygodne pytanie. Jak myślisz, Ezechielu, czy te kości mogą ożyć? Czy mogą powrócić do życia? Postawmy się w sytuacji Ezechiela. Co byśmy odpowiedzieli? Co by wskazywała nasza ludzka logika? Mamy same kości. Ezechiel jest sprytny. Daje odpowiedź, Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wiesz. I w tym momencie Bóg robi coś niezwykłego. Bo zamiast działać bezpośrednio, zamiast rzucić jakiś piorun z nieba, który by te wszystkie kości ożywił, chce się posłużyć człowiekiem. Mówi Ezechielowi, Ty, prorokuj do tych kości. Mów do tych kości z czterech wiatrów, ruach. Przybądź duchu, ruach. I powiej po tych pobitych, aby ożyli. Bóg posługuje się człowiekiem, żeby te kości powróciły do życia mocą Bożą. I rzeczywiście Ezechiel widzi, jak przyoblekają się w ciało. To jest oczywiście w pierwszym rzędzie znak odrodzenia Izraela. Ale to jest znak wiecznie aktualny. Nie ma takiej doliny wysłych kości, której by Bóg nie potrafił ożywić. Nie ma sytuacji tak beznadziejnej, gdzie On nie potrafiłby przywrócić życia. I prorocy są też przekonani, że kiedyś pojawi się ktoś, tajemniczy potomek Dawida, na którym w szczególny sposób spocznie Duch Pański. Tu Izajasz mówi, że z wydawałoby się wyschniętego, ściętego pnia Jessego, Jesse to ojciec Dawida, przypominam, nagle wyrośnie różdżka. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a na niej spocznie Duch Pański. Duch mądrości, rozumu, duch rady, męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Pewnie od razu przypomniało nam się nasze birmowanie i siedem darów Ducha Świętego. Ale jeżeli ktoś dobrze liczył, to się doliczył, że u Izajasza było ich tylko sześć. Nie ma siedmiu, jest sześć. Dopiero w przekładzie greckim i łacińskim jakby rozmnożono ten ostatni dar bojaźni pańskiej na pobożność i bojaźń pańską. Bo tak naprawdę ten termin określa jedno i drugie. I w ten sposób doszliśmy do szczególnej siódemki, do liczby doskonałej. Ale i tak Izajasz pisał o pełni ducha, bo cztery razy powtarzał duch, 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 duch. Z kolei Joel zapowiada coś niesamowitego, że nadejdzie taki czas, gdy Bóg ześle swojego ducha na cały lud, nawet na niewolników i niewolnice, nie na wybranych kapłanów, królów, ale na cały lud. I przychodzi ten oczekiwany Mesjasz. Jego poczęcie już dokonuje się za sprawą ducha. Anioł mówi do Maryi, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Co to znaczy? O jakie okrycie cieniem chodzi? Dla człowieka tamtych czasów było jasne. Kiedy w Izraelu była Arka Przymierza, która wędrowała z ludem, to na znak, że Bóg jest szczególnie obecny pośród ludu, obłok okrywał cieniem Arkę Przymierza. Obłok na Arce był znakiem obecności Boga na tym tronie, jakim jest Arka. I teraz Maryja słyszy, Ty będziesz nową Arką Przymierza. Ty będziesz miejscem obecności Boga pośród ludu. Spełniają się te oczekiwania, które Izajasz tak trafnie wyraził, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. I rzeczywiście, kiedy Jezus przychodzi do chrztu w Jordanie, to jest powiedziane, ujrzał rozdarte niebiosa i ducha zstępującego jak gołębicę i usłyszał głos z nieba. Po raz pierwszy widzimy tak wyraźne objawienie Boskiej Trójcy. Ojciec przemawia, Duch zstępuje, a Jezus stoi w wodach Jordanu. Ale dlaczego ten Duch jest, powiedzielibyśmy, pośrodku? Nie tylko dlatego, że On zstępuje, by udzielić Jezusowi tego, co jest Mu potrzebne do misji, bo Jezus od tej pory ma zacząć swoją misję. Ale zstępuje też, powiedzielibyśmy, siłą rzeczy. Bo kim jest Duch? Jak mówią już ojcowie Kościoła,
Duch to miłość między Ojcem a Synem. W Boskiej Trójcy miłość między osobami jest tak silna, tak niezwykła, że jest osobą. Gdyby Bóg nie był tą wzajemną miłością osób, nie byłby miłością, bo kogo by kochał przed stworzeniem świata? Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca, a Duch to ich miłość. I gdy Ojciec mówi Synowi, Ty jesteś mu Syn umiłowany, to jest oczywiste, że Duch zstępuje, Duch się przejawia. I to jest bardzo ważne dla nas, bo wspomnimy jeszcze potem o roli Ducha Świętego w naszej modlitwie. Natomiast zauważmy, my jako uczniowie Jezusa ochrzczeni jesteśmy zjednoczeni z Jezusem. I teraz co się dzieje, jeżeli my zwracamy się do Ojca? Gdy my mówimy do Ojca, Duch jest jakby pośrodku. My dzięki temu w ogóle odzywamy się do Ojca, że Duch nam to umożliwia. Bo jaką logikę ma fakt, że my mówimy do kogoś, kogo nie widzimy? Czy Państwu zdarza się często mówić do kogoś, kogo nie widzicie? Tymczasem sam fakt, że czujemy się pociągani, żeby mówić do kogoś, kogo nigdy nie widzieliśmy, już jest działaniem Ducha w nas. On chce być tym pomostem między nami a Ojcem. Jezus nieraz zapowiada w czasie swojej misji, Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Natomiast chciałabym zwrócić teraz szczególnie uwagę na Ewangelię świętego Jana, gdzie pouczenia o Duchu Świętym są szczególnie wyraziste. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Jerozolimie podczas jesiennego święta namiotów. Wszyscy wiemy pewnie, że było to święto, gdy Żydzi do dziś starają się je spędzać w szałasach na pamiątkę wędrówki przez pustynię. Ale było to też święto gorącej modlitwy o deszcz, święto żniw. Nawet urządzano specjalną procesję z odsadzawki Siloe do świątyni, niosąc wodę i prosząc Boga o deszcz. I właśnie w to święto Jezus głośno wołał, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. No to teraz mały egzamin dla Państwa, żeby się obudzić z tego ośpienia. Która księga zawiera te słowa? Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Którą księgę Jezus cytuje? Proszę się nie obawiać kamery, nikt nie będzie widział, kto to powiedział. Kto ma jakiś pomysł? Słucham wyjścia, inni? Izajasza. Rację mają ci, którzy milczą. Tego zdania nie ma w żadnej księdze. To jest ciekawe, jest powiedziane, jak rzekło Pismo, a Pismo wcale tak nie rzekło. O co chodzi? Prawdopodobnie chodzi o aluzję równocześnie do dwóch scen. Z jednej strony do sceny, gdy Mojżesz uderza laską w skałę i z wnętrza skały wypływa potok wody. A z drugiej strony może też być aluzja do innej niezwykłej sceny. Znowu z Ezechiela. Gdy Ezechiel widzi wodę płynącą z prawej strony świątyni, która płynie ku wschodowi, staje się coraz głębsza, i nad tą rzeką rozrastają się drzewa, a woda jest pełna ryb. Znowu, co chce powiedzieć Ezechiel i co chce powiedzieć Jezus, nawiązując prawdopodobnie do tej sceny? Żeby zrozumieć tę rzekę płynącą z prawej strony świątyni, trzeba sobie wyobrazić mapę Ziemi Świętej, gdzie na wschód od Jerozolimy jest pustynia, a następnie Morze Martwe. I teraz płynie rzeka. Płynie przez pustynię i nagle pustynia rozkwita. Wpada do Morza Martwego i Morze Martwe staje się pełne ryb. Myślę, że chyba nie jestem jedyna w tym gronie, która byłam nad Morzem Martwym i chyba Państwo potwierdzą, że do dziś nie ma w nim ryb. Tam nic nie może żyć. Więc co nam chce powiedzieć Ezechiel?
to, co wypływa od Boga, to, co wypływa ze świątyni, jest tak życiodajne, że nawet tereny, po ludzku sądząc, niemożliwe do życia, stają się pełne życia. I Jezus mówi, jeżeli chcesz życia, przyjdź do mnie i pij. Pij rzekę ducha, która ze mnie wypływa. Niezwykły jest ten obraz. Możesz przyjść i czerpać źródła wody. Co więcej, strumienie wody popłyną z Jego wnętrza. Z czyjego wnętrza? Z jednej strony Jezusa, ale z drugiej strony też tego, kto uwierzy. Jeżeli ktoś przyjmie to źródło, sam stanie się źródłem. I teraz przenieśmy się już do Wieczernika, gdzie Jezus mówi dużo o duchu, nazywając go dość niezwykłym terminem. Ten termin w pierwszych czterech wydaniach Biblii Tysiąclecia był przetłumaczony takim swojskim słowem, ale bardzo pomniejszającym jego znaczenie. Bo my do tej pory zawsze czytaliśmy o duchu pocieszycielu. I jest to prawda. On jest pocieszycielem. Nieraz Pismo Święte mówi o pociesze Ducha Świętego. Ale dosłownie słowo parakletos, paraklet, oznacza obrońcę w sądzie. W starożytnych sądach nie było adwokata i prokuratora. Był sędzia i byli świadkowie oskarżenia i świadkowie obrony. I teraz Jezus mówi, będę prosił Ojca, by dał wam innego parakleta. Będę prosił Ojca, by dał innego parakleta. Mówiliśmy do tej pory, że dla Starego Testamentu Duch był jedynie mocą Bożą. Tu już mamy wyraźny ślad, że Jezus traktuje Ducha jako osobę. Bo pierwszym parakletem jest On sam. I prosi Ojca, żeby dał innego parakleta. Nie może tu chodzić o jakąś bezosobową moc. Na czym polega to podobieństwo między Jezusem a Duchem? Jezus do tej pory był z uczniami, wspierał ich, pouczał ich, prowadził ich do prawdy. I teraz, gdy Jezus ma odejść z tego świata, tę funkcję przejmie Duch. Ale przede wszystkim, w jakim sensie Duch jest parakletem? Tutaj musimy sobie wyobrazić scenę sali sądowej, na której jesteśmy my wszyscy. My wszyscy jesteśmy oskarżonymi. Miło wam? Jesteśmy oskarżonymi na tej dziwnej scenie sądowej, gdzie oskarżycielem jest świat. Ten świat w rozumieniu biblijnym jako siły wrogie Bogu. O co oskarża nas świat? Jak zaraz zobaczymy o to, co słyszymy co chwilę. O naiwność i głupotę. Jak wy mogliście uwierzyć jakiemuś Jezusowi, który został ukrzyżowany? Tylko jakiś głupiec może w to wierzyć. Komu wy wierzycie? I po ludzku sądząc wobec tych oskarżeń, bylibyśmy z naszymi słabymi siłami i argumentami dość bezradni, nie? To trochę tak, jak próbujemy naszymi argumentami z kimś dyskutować i się okazuje czasem, że nam marnie wychodzi. I nagle na tej scenie, na tej sali sądowej pojawia się parakletos, świadek obrony. Proszę przypomnieć sobie, co Jezus mówił o tym, jak postawią nas wobec różnych sądów. Kiedy będą was stawiać przed sądami, nie przygotowujcie wcześniej mowy obrończej, bo wtedy Duch wam będzie podpowiadał, On będzie mówił w was. To jest ten paraklet. I rzeczywiście, jeżeli czyta się różne akta męczenników, to widzimy nieraz, jak bardzo prości ludzie dawali takie odpowiedzi swoim sędziom, że tamtym szło w pięty i nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Duch paraklet staje obok oskarżonych chrześcijan i odwraca rolę. Duch przychodzi, by przekonać świat o grzechu, podstawowym grzechu niewiary w Jezusa, udowodnić, że to świat błądzi. Przychodzi udowodnić, że Jezus jest sprawiedliwy. Wszystko odwrócić. Co jeszcze Duch ma robić? Jezus mówi, On wam przypomni wszystko, co ja wam powiedziałem. Przypomni. Dziwne jest to przypominanie, to co uczniowie mieli sklerozę i zaraz wszystko zapomnieli. Przypomnieć to znaczy zrozumieć na nowo, dogłębnie, w świetle tych nowych wydarzeń.
Może warto przypomnieć tę scenę, kiedy Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I później święty Jan dodaje: gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie, że to powiedział. Wtedy wreszcie zrozumieli, o co chodzi. I Jezus mówi: po moim zmartwychwstaniu, po tym jak otrzymacie ducha, wreszcie zrozumiecie w pełni, w nowym świetle, to, co ja wam powiedziałem i co było waszym udziałem. Ale jest jedna ciekawa rzecz w tych pouczeniach ducha. Bo Jezus mówi: on nie będzie mówił od siebie, tylko przypomni wam to, co ja wam powiedziałem. Kiedy Jezus przychodzi, przychodzi po to, żeby przekazać nam słowa Ojca. Kiedy przychodzi Duch, przychodzi po to, żeby przypomnieć nam to, co mówił Jezus. Zauważmy tę zdumiewającą jedność nauczania. Czasem tak mówię, że gdyby Trójca Święta składała się z 3 Polaków, mielibyśmy 1500 Ewangelii. Na pewno by nie było: Syn mówi to, co Ojciec, Duch przypomina to, co Syn. Nie? Całkowita jedność. Uczą jednego. To jest jedna nauka przekazywana przez Ojca, Syna i Ducha. I jeszcze jedna ciekawa cecha Bożego działania, jakże inna od naszego. Jezus mówi tak o Duchu: on mnie otoczy chwałą, bo z mojego weźmie i wam objawi. Kiedy człowiek chce się otoczyć chwałą, to przede wszystkim bierze od innych. To jest tak, jak Samuel mówił o przyszłym królu. Chcecie króla? Dobrze, ale król będzie brał. Będzie brał wasze zboże, będzie brał waszych synów, będzie brał. Bo król, żeby mieć wielki pałac, żeby mieć dwór, musi brać. A Duch Święty przez to objawi chwałę Jezusa, przez to otoczy go chwałą, że weźmie to, co należy do Jezusa i przekaże uczniom. W Trójcy otaczanie chwałą polega na obdarowaniu. Zupełnie inna logika, aniżeli ta logika, którą my żyjemy na co dzień. I teraz przenieśmy się na Golgotę. Śmierć Jezusa jest ukazana w Ewangelii Janowej w dość niezwykły sposób. Podczas gdy Mateusz, Marek i Łukasz mówią, że Jezus skłonił, tam zawołał i wyzionął ducha, czyli umarł, u Jana mamy niezwykłe wyrażenie: i skłoniwszy głowę, przekazał ducha. Paredoken to pneuma. Przekazał. Szukano w różnych dokumentach hebrajskich, szukano w dokumentach greckich. Nie znaleziono przypadku, żeby przekazanie ducha oznaczało śmierć. Czyli Jan chciał powiedzieć to, co powiedział. Że Jezus przekazał ducha. Tylko pytanie, jakiego ducha i komu? Możemy to rozumieć w 2 kierunkach. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego, jak jest u Łukasza. Ale możemy też zrozumieć, bo u Jana męka, śmierć, zmartwychwstanie i dar ducha to jest jedna wielka całość, że już w tym momencie Jan nam wskazuje, że z krzyża wypływa dar ducha. Zwłaszcza to też widać w kolejnej scenie. Widać to tam, gdzie żołnierz przebija włócznią bok Jezusa. Kochani, u Mateusza, Marka i Łukasza po śmierci Jezusa dzieje się coś niezwykłego. Ewangeliści podkreślają: zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Pękła zasłona w przybytku. Nie wiemy, która. Bo jedna zasłona zasłaniała wejście do pierwszej części miejsca świętego, a następnie była druga zasłona, za którą mógł wejść tylko arcykapłan, tylko raz w roku. Zasłona, która oddzielała wejście do miejsca najświętszego. Tak czy owak, zasłona pęka. I można to rozumieć na 2 sposoby. Albo negatywnie, koniec dawnego kultu. Proszę zauważyć, 40 lat potem świątynia zostanie zburzona i do tej pory jej nie odbudowano. Albo pozytywnie, otwiera się droga do Bożych tajemnic. I teraz przed chwilą mówiliśmy: zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduję. A Jezus mówił o świątyni swojego ciała. I po śmierci Jezusa zostaje przebity bok, otwarta droga do Bożych tajemnic i wypływa krew i woda.
Z tą krwią i wodą już ojcowie Kościoła najczęściej symbolicznie rozumieli albo sakramenty, chrzest, Eucharystia, albo właśnie dar ducha, wypływający z przebitego boku Jezusa. Natomiast możemy zadać pytanie, czy Duch Święty pełnił jakąś rolę w ofierze Jezusa? I na ten temat mamy jedyny tekst w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków mówi o krwi Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Przez Ducha Wiecznego. Co to znaczy? Już ojcowie Kościoła podjęli pewną myśl, którą potem bardzo rozwiną, trzeba go nazwać, skoro jesteśmy w tym budynku, święty Tomasz z Akwinu. Jaką rolę pełnił Duch w ofierze Jezusa? Otóż starożytni, gdy składali ofiary, zawsze mieli jeden problem, nieważne czy Izraelici, czy poganie. Ja składam ofiarę tutaj na ziemi. Co zrobić, żeby ofiara trafiła do nieba? Jest jeden bardzo prosty sposób. Spalić ją. Jak ją spalę, dym wzniesie się do nieba. Moja ofiara w jakiś sposób pofrunie w górę. Tak myśleli starożytni. I ojcowie Kościoła już mówili, Duch Święty pełnił tę rolę, jaką pełnił ogień w ofiarach Starego Testamentu. Przeniósł ofiarę złożoną na ziemi przed oblicze Ojca. I tu może taka mała dygresja. Byłam jakiś czas temu u sióstr karmelitanek bosych w Kielcach i zachwyciła mnie krata nad ołtarzem. Otóż siostry mają kaplicę przedzieloną w połowie, że za kratą po drugiej stronie ołtarza są siostry. Ale krata, która przechodzi dokładnie na tył ołtarza, ma w sobie niezwykły ornament. Z miejsca ołtarza wydobywa się ogień i w tym ogniu jest ukazany Duch Święty. Pomyślałam sobie, że twórca tej kraty musiał być świetnym teologiem, żeby w ten sposób tłumaczyć, co dzieje się na ołtarzu. Że ta ofiara składana na ołtarzu przez Ducha Świętego jest przenoszona do nieba. I teraz, co się dzieje po zmartwychwstaniu? Znowu jesteśmy ciągle w Ewangelii Janowej. I znowu zagadka. Czy w Ewangelii Janowej jest zesłanie Ducha Świętego? Jest czy nie ma? Jest pewna tajemnicza scena, którą my czasem tak przeskakujemy. Bo dla nas zesłanie Ducha Świętego to tylko i wyłącznie ten opis, który znamy w Dziejach Apostolskich. A Jan nam stwarza pewien problem chronologiczny. Bo Jan mówi, że tego wieczorem, tego pierwszego dnia, kiedy Jezus zmartwychwstał, Jezus przyszedł do uczniów i co zrobił? Powiedział najpierw pokój wam, a następnie tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Przyznam, że miałam nieraz kłopot, gdy byłam dzieckiem i czytałam o tym tchnieniu. Po co dmuchać na tych uczniów? Tymczasem to dmuchanie jest bardzo ważne, bo ono nam zaraz odsyła do dwóch scen i zaraz nam wytłumaczy sens tego wydarzenia, tak jak nam Pan Jezus chce powiedzieć w tym opisie. Z czym się kojarzy tchnienie Boga? Stworzenie, oczywiście, gdy Bóg stworzył Adama, to tego Adamka ulepionego z gliny wziął i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Czyli czym jest dar ducha? Dar ducha jest nowym stworzeniem. Jest tym, który umożliwia nowe życie. Teraz rozumiemy, czemu to było niemożliwe do chwili zmartwychwstania Jezusa, do chwili misterium paschalnego. Byliśmy tymi starymi ludźmi, tym potomstwem Adama. I teraz zaczyna się coś radykalnie nowego i można tchnąć to nowe życie. Ale jest też druga aluzja w tym tchnieniu. Też o niej mówiliśmy przed chwilą. Ktoś pamięta? A suche kości. Z czterech wiatrów powiej duchu i tchnij na tych, żeby ożyli. Też człowiek pogrążony w grzechu był jak te suche kości. I Jezus tchnie na uczniów ducha, żeby
zaczęło się to nowe stworzenie i nowe życie. Ale bardzo ciekawa jest jedna rzecz, bo oczywiście my zaczynamy to nowe życie w chwili naszego chrztu. Wtedy otrzymujemy Ducha, wtedy zaczynamy żyć życiem Bożym. Ale my dobrze wiemy, że potem tę śliczną, białą, chrzcielną szatę nieraz pobrudzimy. Nieraz całkiem ją upaprzemy w błocie. I Jezus zaraz mówi bardzo ciekawe słowa, po co jest nam też potrzebny Duch, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Duch jest dany po to, żeby nie tylko raz na początku dawał nowe życie, ale żeby je ciągle przywracał. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, że najprostszym spotkaniem z Duchem Świętym to nawet niekoniecznie jest jakieś spotkanie charyzmatyczne, ale spowiedź. Kapłan mówi wyraźnie, Bóg, który zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. Każde nasze wyznanie grzechów przed kapłanem to jest nasze spotkanie z ożywiającą mocą Ducha Świętego, który wykonuje tę swoją misję Stworzyciela. Nie? Wołamy ciągle o Stworzycielu Duchu przyjdź, żeby On ciągle nas na nowo stwarzał, żeby ciągle dawał to nowe życie. I jeszcze też chciałabym z Państwem tak przed przerwą podzielić się jedną małą dygresją, gdzie jeszcze do tej pory w żadnym komentarzu nie znalazłam, żeby ktoś to rozpracował, a mnie to ciągle intryguje. Dlaczego Duch w tej wersji janowej przyszedł wieczorem? Przecież z reguły zawsze wszystko, co jest piękne, radosne, rozpoczyna się rano. Więc według naszych pojęć też tak powinno być. Nie? Uczniowie o świcie, o brzasku otrzymują Ducha. I kiedyś mi się tak nasunęło zdanie, jakie wypowiadali rabini na temat żydowskiego i w ogóle wschodniego rozumienia czasu. Pamiętają Państwo z Księgi Rodzaju, tak upłynął wieczór i poranek. Dla tych ludzi dzień zaczynał się wieczorem. Od wieczora do popołudnia. I rabini mówili, dlaczego tak jest? Żeby człowiekowi przypominało, że ma nieustannie przechodzić z ciemności do światła. Zaczynasz dzień wieczorem, ale masz szansę na świt. Masz szansę przechodzić z ciemności do światła. I teraz to jest piękne, że ten Duch dany na odpuszczenie grzechów, Duch dany, żeby powodować nowe stworzenie, przychodzi też wieczorem, żeby prowadzić człowieka do światła, żeby umożliwiać narodziny. Natomiast w drugim opowiadaniu o zesłaniu Ducha Świętego, o którym sobie powiemy po przerwie, Duch przychodzi rzeczywiście rano. Przychodzi o świcie tak, jakbyśmy się spodziewali i też będzie miało to swój bardzo głęboki i piękny sens.